Witam serdecznie. Chciałbym porozmawiać o problemie, który już dostrzegam od dobrych paru lat. Mam nadzieję, że nie robimy tego błędu, co 100 lat przed nami się działo, czyli powtórka z kryzysu, chociaż pokażę Państwu fragmenty filmu, gdzie naprawdę ta zbieżność jest bardzo duża. W sumie włosy mi się jeżą, bo znowu najgorzej możemy my Polacy na ten wyjść. Dlaczego? Zaraz Wam udokumentuję to. Pierw wypadałoby sobie szczerze powiedzieć, że od ponad 300 lat nasz naród jest przegrany. W większości przegrywamy, walczymy, ale dostajemy kopa. Jak, dlaczego? Dużo by o tym mówić, ale nieważne. Na razie przez te 300 lat staliśmy się tanią siłą roboczą. Jeśli ktoś czytał Ludzi Bezdomnych czy inne lektury, to zauważa tak same zbieżności jak teraz. Niektórzy walczą w naszym kraju tutaj, niektórzy wyjeżdżają za chlebem, bo są na przykład 2-3-4-krotnie wyższe zarobki. New York, giełda na Wall Street. Globalne miejsce, od którego zależy mocno dobrobyt świata. Ameryka ogarnęło szaleństwo. Nawet najmniejszy akcjonariusz może... Łatwo to wielkie pieniądze. Wielkie budowle powstają na piasku. Miliony dolarów są niezwiązane z prawdziwą gospodarką. Tak było wtedy, tak jest teraz. Tylko co się dzieje? Co się działo wtedy? 1929 przychodzi wielki kryzys. Daleko od Erkeville beztroska lat 20. nagle się skończyła. Nowym Jorkiem wstrząsnął bezprecedensowy krach na giełdzie. W październiku 29 roku w czarny czwartek pękła bańka spekulacyjna, dzięki której firmy notowane na giełdzie miały znacznie wyższą wartość od wartości rzeczywistej. Skutki są fatalne. 12 milionów Amerykanów traci pracę. Nie, rok, dwa, trzeci rok i... Państwa, które brakuje pracy, jest kryzys i na przykład Francuzi czy Anglicy nie mają dla siebie pracy, stali się na przykład leniwi poprzez to, że obcokrajowcy wyręczali w najgorszych robotach. Tak jak możecie teraz to przeanalizować. No i co się dzieje? Nowy Jork jest w szoku. Wkrótce tragedia dotyka Berlin. Niemcy jako pierwsze spotyka katastrofa gospodarcza, która szybko przemienia się w społeczną. Złość, frustracja naszych sąsiadów rośnie na zachodzie. Chcą pracy, nawet brakuje im już pieniędzy na podstawowe tam załóżmy udogodnienia, które zawsze mieli, teraz jest gorzej. Mądre widzi, jak Francją wstrząsa fala nacjonalizmu, która 6 lutego 1934 roku wylała się na ulicę Paryża. Zobaczył marsz sił, które zagrażały wszystkiemu, czym był. Jako Żyd, wolnomularz, ateista i pozytywista. Przypomina sobie, co powiedział mojego brat Bernard, kiedy w dzieciństwie zapytał go, co to znaczy być Żydem. To coś, co mówią o tobie inni ludzie. Bernard avait répondu, c'est quand les autres disent que tu l'es. Croix de feu. Ognisty krzyż, kamerci króla, akcja francuska wstrząsnęła republiką, która zachwiała się poszturnie na parlament. No to stwierdzają, trzeba wykopać tą tajną siłę roboczą. No i tak wtedy to się stało we Francji, w Anglii. Mam tu materiały, które właśnie wam przedstawię. To były tylko ukazane materiały, co się działo we Francji. Niestety nie pokazali ze Stanów Zjednoczonych czy Anglii.
Dosłownie wykopali nas z zachodu. Trwał poważny kryzys gospodarczy i polityczny. Francuski rząd zareagował w sposób radykalny. Region opuszcza ludność pochodząca z zagranicy. Większość stanowią to Polacy, którzy nie mogą już kontynuować pracy we Francji. Minister spraw wewnętrznych zadecydował o wydaleniu polskich robotników. Zostali zmuszeni do szybkiego spakowania swojego dobytku, po czym natychmiast odprowadzono ich na dworzec kolejowy razem ze swoimi rodzinami. Nasi przyjaciele zostali zmuszeni do repatriacji przez nowe surowe prawo wprowadzone we Francji. Setki tysięcy zagranicznych pracowników pozbawiono pracy. Dziesiątki tysięcy wydalono z kraju. Rząd przyjął politykę ochrony interesu narodowego i wprowadził ograniczenie zatrudnienia dla pracowników zagranicznych. W atmosferze ucisku André rozpaczliwie próbował postawić firmę. Tylko, jaka była różnica, na przykład gdyby to teraz się stało? Wtedy była Druga Rzeczpospolita, jak ktoś czytał przed wiośnie o szklanych domach, chcieliśmy się budować, na przykład w niesamowitym tempie powstała stocznia gdańska, na przykład jak byłem na WF, jak widziałem te dane, jak szkoły powstawały, jak nasze ugrupowania, jak jednoczyliśmy się, żeby odbudowywać nasze wojsko, to było coś genialnego i wtedy te ręce do pracy były naprawdę przydatne. O ile teraz jaką mamy sytuację, że pomyślcie sobie, jak na przykład teraz Anglia występuje z Unii Europejskiej i zrobiłaby ten manewr za parę lat, że wykopuje ten milion ludzi, który ma szukać, i nasze inne kraje, jeśli by się Unia rozpadła, tak samo by postąpiły. Co by się teraz działo, tak? Moim zdaniem my najgorzej z tego wyjdziemy. Faktem przeżyjemy, ale będzie nam ciężko. Tylko o tyle to jest dobre, że tak samo jak Anglicy, jakby zrobili ten manewr, oni muszą się wzmocnić, oni muszą stwardnieć, tak? Oni muszą teraz wykonywać te ciężkie prace, bo nie wiem, czy orientujecie się. Historia jest taka, że zawsze ten, kto ma gorzej, po jakimś czasie dokupuje temu, co ma lepiej. O co chodzi? Imperium Rzymskie walczyło z Kartaginą, Hannibal dokupywał im w ogóle. Kto się zna na historii, to wie, o czym mówię. Ale chodzi o to, że jak właśnie Rzymianie mieli ten wielki spór, ukradli nawet projekt do tego, do konstrukcji łódek nowocześniejszych. Właśnie w tym sporze Rzym dorastał, zbroił się, robił się potęgą i naprawdę długo panował, dopóki właśnie nie była już korupcja, te obszary były za duże, przepych. No już naprawdę mieli takie wygody, że to poezja. No i barbarzyńcy po prostu zahartowani, waleczni, roznieśli w pył. I takich jest więcej przykładów. Przykład naszej ewolucji, tak? Na przykład Afroamerykanie, którzy byli uciskani przez wiele lat, musieli ciężko pracować na polach i w ogóle. Zobaczcie sobie, jakie oni mają teraz geny. Co oni odziedziczyli po tej ciężkiej pracy. Ja nie mówię, co jest słuszne, co jest dobre, tylko widzę następstwa. No i teraz pytanie, czy nasz naród, tak sobie zawsze zastanawiałem się, jakby dostajemy tyle w tupę i w sumie powinniśmy być coraz silniejsi, czy zmienimy tą swoją historię, czy w końcu się zjednoczymy, nie będziemy się sami nawzajem kończyć i kopać, ale potoczy się to inaczej, czy będzie powtórka z rozrywki, albo w sumie nawet jeszcze gorsza, tak jak mówię, Polska teraz nie potrzebuje aż tyle rąk do pracy. Co to będzie? Co z nami będzie, gdy znajdziemy się na zakręcie? Chętnie bym o tym porozmawiał, jak ktoś ma jakieś inne opinie albo przemyślenia. Dawajcie.